Kilka dni temu przedstawiliśmy przejście z etapu pilotażowego Krajowej Sieci Onkologicznej do etapu wdrożenia Krajowej Sieci już na terytorium całej Rzeczypospolitej. To program, który skorzystał z bardzo wielu doświadczeń i adresuje jedną z podstawowych przyczyn zgonów w Polsce. I problemów zdrowotnych oczywiście także. Dziś tutaj w nieprzypadkowym miejscu i w nieprzypadkowym czasie spotykamy się, żeby podobny program rozpoczął się w obszarze kardiologii, w obszarze medycyny sercowo-naczyniowej, jak to dzisiaj pan profesor Zembala powiedział i zalecał o tego typu problemach mówić, o tej dziedzinie mówić, medycyna sercowo-naczyniowa. I ta nieprzypadkowość wiąże się zarówno z tym Światowym Dniem Chorych, jak i również miejscem. Jesteśmy w Narodowym Instytucie Kardiologii, instytucie, który wraz z Zabrzańskim Centrum Chorób Serca słynie w całej Europie z wybitnych osiągnięć kardiologicznych, kardiochirurgicznych. Pamiętamy osiągnięcia pana profesora Zbigniewa Religii czy pana profesora Mariana Zembali. Jesteśmy z nich dumni. Chcemy jednak, żeby program był całościowy, całościowo podszedł do różnych schorzeń sercowych, sercowo-naczyniowych pacjentów, różnych schorzeń sercowo-naczyniowych Polaków. I korzystamy również z pewnego pilotażu, który dobrze zadziałał. Tak usłyszałem dzisiaj, to potwierdzenie z ust kilku profesorów kardiologii dzisiaj padło. To koordynowana opieka specjalistyczna, zwana KOS-Zawał. To system opieki, który miał pomóc pacjentom w leczeniu pooperacyjnym i w utrzymaniu życia, zdrowia. I ten program się powiódł. Wiemy już dzisiaj, że liczba zgonów spadła o 33%, aż o 33% w wyniku wprowadzenia tego programu. To pokazuje, jak ważne jest leczenie od samego początku procesu diagnostyki, konsultacji, poprzez skierowanie do właściwego ośrodka leczenia, poprzez terapię i na koniec zajęcie się pacjentem i monitoring po okresie ambulatoryjnym czy po operacji. Przez lata współpracy z panem profesorem Szumowskim zajmowaliśmy się wieloma dziedzinami, wszystkimi dziedzinami ochrony zdrowia, ale oczywiście pan profesor bardzo często opowiadał mi o kardiologii, o kardiochirurgii. I dlatego dziś też rozpoczynamy razem z panem ministrem zdrowia, z panem ministrem Adamem Niedzielskim niezwykle ważny etap wejścia w program, który nazywamy Krajową Siecią Kardiologiczną. Na początek będzie to pilotaż w województwie mazowieckim, który ma być jednocześnie przeznaczony do diagnozowania i leczenia kilku podstawowych schorzeń w obszarze medycyny sercowo-naczyniowej. To między innymi zaburzenia rytmu serca, niewydolność serca, zastawki, które są ostatnio, jak przed chwilą usłyszałem, coraz częstszą przyczyną kłopotów zdrowotnych Polaków i oczywiście nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne. I tutaj dzisiaj po konsultacjach z państwem profesorami z dziedziny kardiologii, kardiochirurgii, jestem przekonany, że sposób podejścia do tego, to całościowe podejście i spojrzenie na cały proces leczenia z perspektywy pacjenta będzie krokiem milowym w bardzo właściwym kierunku, w zaoferowaniu Polakom dobrego procesu leczenia schorzeń sercowych, schorzeń naczyniowych. I dlatego też bardzo mocno liczę na współpracę ze wszystkimi ośrodkami, bo dziś byli specjaliści z całej Polski, którzy odnosili się też do tego naszego programu. Liczę na tą współpracę, liczę na to, że pan profesor Kryniewiecki, szef tutejszego Instytutu Narodowego Instytutu Kardiologii, powoła wkrótce radę, specjalną radę, która będzie monitorowała proces tworzenia Krajowej Sieci Kardiologicznej już wkrótce, za jakiś czas po etapie pilotażu tutaj w województwie mazowieckim. Dla nas jest to, szanowni państwo,
absolutny priorytet. Chcemy, żeby choroby sercowo-naczyniowe, które są podstawową przyczyną zgonów, były we właściwy sposób leczone, żeby jak najlepiej cały polski system szpitalny, leczniczy, od procesu kierowania poprzez konsultacje i koordynację, bo to będą trzy ośrodki, trzy poziomy referencyjne, trzy poziomy leczenia, żeby we właściwy sposób kierował pacjentem przez cały ten proces. Dlatego zmienione będą wyceny przez Narodowy Fundusz Zdrowia, wyceny zarówno w podstawowej opiece zdrowotnej związane z właściwym kierowaniem pacjentów i do poszczególnych ośrodków, a skończywszy na procesie leczenia bardziej skomplikowanych przypadków i monitoringu pooperacyjnym. Te wszystkie obszary zbieramy w jeden i z perspektywy pacjenta będziemy starali się dostarczyć najlepszą możliwą na poziomie europejskim usługę zdrowotną, a tak naprawdę po prostu leczenie ludzi, leczenie obywateli, żeby żyli jak najdłużej w zdrowiu, w dobrym zdrowiu, żeby dzięki temu mogli po prostu jak najdłużej cieszyć się życiem. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie premierze. Poproszę o zabranie głosu ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Szanowni państwo, pandemia spowodowała nie tylko spustoszenie w postaci dużej liczby zakażeń, w postaci zgonów, ale przyczyniła się w sposób bezpośredni do deficytu zdrowia, do narastania zjawiska, które polega na tym, że w czasie pandemii ta liczba zabiegów, również wykonywanych właśnie w kardiologii, malała, że liczba zabiegów w innych dziedzinach również była stosunkowo mniejsza. Dlatego też zdecydowaliśmy się z panem premierem przygotować pewien plan odbudowy zdrowia Polaków. Plan, który ma odnosić się do tych najważniejszych dziedzin. Dzisiaj wykonujemy, czy prezentujemy drugi krok, drugą odsłonę w ramach tego planu, czyli Krajową Sieć Kardiologiczną. Tydzień temu prezentowaliśmy przekucie rozwiązania pilotażowego na systemowe w onkologii, a dzisiaj wykonujemy ruch właśnie w zakresach chorób kardiologicznych. To jest bardzo ważny krok, ponieważ do tej pory w dziedzinie kardiologii działo się dużo takich działań związanych z poszczególnymi, wybranymi zakresami chorobowymi, a sieć, którą dzisiaj będziemy powoływać, czy dzisiaj będziemy prezentować jej założenia również publicznie, ma być takim elementem spinającym na początku te cztery zakresy chorobowe, o których mówił pan premier, ale z perspektywą poszerzenia tego zakresu nie tylko właśnie w wymiarze dodatkowych jednostek chorobowych, ale również w wymiarze geograficznym. Bo startujemy tutaj od województwa mazowieckiego, tutaj w Aninie, gdzie jest zlokalizowany Narodowy Instytut Kardiologiczny, który będzie koordynatorem i dlatego właśnie w bliskiej, ścisłej współpracy z panem profesorem Hryniewieckim, ale także z panem profesorem Szumowskim opracowaliśmy te podstawowe założenia Krajowej Sieci Kardiologicznej. Tak jak wspomniałem, to jest drugi krok, to jest druga odsłona dużego planu, który przedstawiać będziemy w kolejnych tygodniach lutego, planu odbudowy zdrowia Polaków. Kolejne trzy elementy, o których będziemy mówili, będą odnosiły się do tego, żeby zdjąć limity, jeśli chodzi o dostęp do specjalistów, żeby również zapewnić pewne rozwiązanie, które będzie dotyczyło rehabilitacji post-covidowej. I oczywiście będziemy chcieli zaprezentować również pewien program profilaktyki skierowanej do osób w wieku 40+. Takiej profilaktyki, która pozwoli nam w ramach wyjścia czy bilansu zdrowotnego po COVID-zie zadbać o swoje zdrowie i wrócić do normalnego trybu leczenia, do normalnego trybu diagnostyki. Te pięć działań, które będziemy prezentowali i dwa z nich już państwu
przedstawiliśmy, to jest właśnie taka ścieżka do odbudowy zdrowia Polaków i mam nadzieję, że w lutym zakończymy już przygotowywanie wszystkich projektów, które są z tym związane. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Poproszę o zabranie głosu gospodarza Narodowego Instytutu Kardiologii, dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii, profesora Tomasza Hryniewickiego. Ja bardzo się cieszę, że kardiolodzy na wzór onkologów będą mogli zaoferować pacjentom kardiologicznym takie same możliwości szybkiej diagnostyki i leczenia. Zwłaszcza, że kardiologia w dalszym ciągu to jest pierwsza przyczyna zgonów w Polsce, jeszcze przed onkologią, przed przyczynami nowotworowymi. Mamy bardzo wiele do nadrobienia w stosunku chociażby do Europy Zachodniej, do krajów wysoko rozwiniętych, a więc tutaj jeszcze bardzo dużo pracy przed nami. Krajowa sieć kardiologiczna to jest szansa na szybkie skierowanie pacjenta do ośrodków specjalistycznych, gdzie może być postawione prawidłowe rozpoznanie i zaproponowane adekwatne leczenie. Szybkie leczenie to bardziej skuteczne leczenie, mniejsza ilość powikłań, a więc ogromna szansa dla naszych pacjentów. A my naprawdę możemy zaoferować takie leczenie skuteczne i nowoczesne, takie same jak w najbogatszych krajach na świecie. Chodzi tylko o to, żeby pacjenci trafiali do tych ośrodków najlepszych na wczesnym etapie choroby, bo wyniki są wtedy znacznie lepsze i mniejsza ilość powikłań. Taką szansę daje Krajowa Sieć Kardiologiczna, pilotaż Krajowej Sieci Kardiologicznej, która jest jasno wytyczoną ścieżką dla pacjenta. Ja chciałem Państwu jeszcze powiedzieć o tym, że ten system, ten pilotaż sieci kardiologicznej to jest jeden z elementów większej całości, nad którą pracujemy, czyli Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia, który będzie programem opieki nad pacjentami z chorobami układu sercowo-naczyniowego, a więc coś znacznie szerszego niż tylko choroby serca. Tutaj muszę wspomnieć o chorobach naczyń obwodowych, naczyń mózgowych. I ten program szczegółowo przedstawi kierunki rozwoju na 10 lat ze szczególnym uwzględnieniem nie tylko nowych technik leczenia, technik zabiegowych, operacyjnych, ale również zasad profilaktyki i prewencji, bo to jest coś, czego nam bardzo brakuje i w czym Polacy są niestety mało konsekwentni, ale bez tego nie będziemy w stanie powstrzymać epidemii rozwoju chorób układu krążenia. A więc Narodowy Program Chorób Układu Krążenia jest przygotowany pod kierownictwem Instytutu Kardiologii, Narodowego Instytutu Kardiologii, który uzyskał status Państwowego Instytutu Badawczego i wspólnie z ekspertami z całej Polski, z towarzystwami naukowymi ten program, mam nadzieję, wkrótce Państwu przedstawimy. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Proszę o zabranie głosu profesora Łukasza Szumowskiego. Panie premierze, panie ministrze, szanowni państwo, ja wracając tutaj do pracy w Narodowym Instytucie Kardiologii, do kliniki, widzę, jak bardzo poszczególnych pacjentów, poszczególne grupy pacjentów dotknęła epidemia. Oczywiście ilość zakażeń, ilość zgonów jest tym podstawowym takim miernikiem tej tragedii pandemii, ale widzimy, że w poszczególnych zakresach tych ilości świadczeń, opieki, leczenia pacjentów ta ilość spadła o 20, 30, 40% nierzadko. My musimy to nadrobić. Musimy wykorzystać wszystkie środki, siły, które mamy. Mamy fantastycznych specjalistów, mamy sprzęt i no, tak naprawdę wyzwaniem w tej chwili to, co mówił pan premier, to, co mówił pan minister, to jest ten plan recovery, to jest ten plan no, próby nadgonienia tego, co stało się w czasie pandemii, czyli polepszenie i szybkości i jakości świadczeń, tak aby pacjenci szybciej trafiali, żeby pacjenci trafiali z lepszą diagnozą i potem po wykonaniu szybko, wysoko specjalistycznych procedur mogli być objęci opieką, koordynowaną opieką. To, co było to, co pan premier powiedział w KOS-Zawał, to dało fantastyczne efekty, ale już na poziomach tych niższych, na poziomie lekarza rodzinnego, na poziomie specjalistów, kardiologów w swoim miejscu zamieszkania. Natomiast w ciągłym kontakcie z ośrodkami wysokoreferencyjnymi. To pozwoli na, po pierwsze, poprawienie tej dostępności
która no niestety pandemia dotknęła jej, a po drugie poprawienie jakości świadczeń. Jestem przekonany, że ten program, ten pilotaż, który tutaj wdrażamy, będzie takim elementem, który te wartości poprawi z korzyścią tak naprawdę dla pacjenta, a dla nas z szansą na to, żeby pomóc większej ilości chorych. Bardzo dziękuję.